Cześć, witam na moim kanale. Dobre optyczne mikroskopy z kamerą do serwisu to koszt liczony raczej w tysiącach. Często jednak spotykam się z pytaniem, czy 2-3 stówy wystarczą na namiastkę takiego mikroskopu, która sprawdzi się w naprawach elektroniki? Czy te tanie chińskie urządzenia opisywane jako mikroskopy o podejrzanie dużych powiększeniach w ogóle mają jakiś sens? Postanowiłem to sprawdzić. Dzisiaj pokażę dwa pomysły na mikroskop, głównie do serwisu elektroniki, ale sprawdzą się też w innych dziedzinach życia. Może nawet lepiej, na przykład jako zabawki edukacyjne dla dzieci. Efekty jednego z pomysłów mogliście już zobaczyć m.in. w filmie o fluxach i o lutowaniu KBC. W pierwszym przypadku wykorzystam urządzenie opisywane jako mikroskop USB. Dane i opisy mogą wprowadzić w błąd. Mamy tu 2 megapiksele w opisie, ale rozdzielczość obrazu to tylko 640x480 pikseli. To bardzo mało, ale zobaczcie, jak to wygląda na monitorze Full HD. W chwili powstawania tego filmu można taki kupić za około 40 zł. Cena podobna jest w Polsce, jak i w Chinach. Ten mikroskop nie ma własnego wyświetlacza, więc będziemy potrzebowali jeszcze komputer. Taki sprzęt i tak zazwyczaj jest potrzebny w serwisie. Są też wersje, które można podłączyć do telefonu czy tabletu. Można tu wykorzystać jakiś stary sprzęt. Teoretycznie po wyjęciu z pudełka, zainstalowaniu oprogramowania i podłączeniu można by było go używać, ale jest to bardzo niewygodne. Stopka trochę przeszkadza, przesyłanie jest niekomfortowe, a do tego nie jest stabilne. To jest kolejna po rozdzielczości wada, ale tą wadę zaraz wyeliminuję. Wykorzystam uchwyt do kolby lutownicy na gorące powietrze. Zakupiony na Allegro za jakieś 45 zł. Do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem także polecam, to jak trzecia ręka. Jakość wykonania nie jest może na bardzo wysokim poziomie, ale do takich zadań w zupełności wystarcza. Najlepiej sami to ocencie. Pozbywam się stopki i montuję mikroskop w uchwycie. Teraz mogę go ustawić nad płytą, a samą płytą swobodnie poruszać. Można też wykorzystać podobny wysięgnik, np. od lampki czy mikrofonu, i dorobić mocowanie np. za pomocą drukarki 3D. Albo wykorzystać akcesoria od GoPro. Sposobów może być bardzo dużo. Zobaczcie, jak to działa w praktyce i sami ocencie, czy będzie to dla Was wystarczające, czy nie. Drugi sposób to mikroskop z wbudowanym ekranem. W tej chwili można taki kupić za około 200 zł w Polsce lub około 100 zł w Chinach. Tu już mamy ekran, ale możemy też podłączyć go do komputera. Wtedy tracimy obraz na wyświetlaczu. Dodatkowo można zapisywać na karcie zdjęcia i filmy. Tu już mamy rozdzielczość obrazu Full HD. Jak duża jest to różnica w jakości? Pokażę w dalszej części. Thank you.
Podobnie jak wcześniej, tutaj podstawka też nie pomaga, a wręcz przeszkadza, więc ją demontuję. Montuję mikroskop do tego samego uchwytu i zobaczcie efekt. Przy sporadycznym używaniu takie tanie sposoby na mikroskopy mogą być przydatne. Trudno to oczywiście nawet porównywać z profesjonalnymi rozwiązaniami. Jakość obrazu i ergonomia są na zupełnie innym poziomie. Głównie chodzi o możliwą odległość od płyty. Tu jest po prostu mało miejsca. Wystarczy na małą lutownicę, ale zdecydowanie za mało, aby używać gorącego powietrza. Do tego gorące powietrze mogłoby uszkodzić plastiki. Myślę, że różnice w jakości obrazu widać dobrze, ale pokażę jeszcze dla porównania obok siebie. A co jeśli jest problem z odczytaniem oznaczenia z układu? Wystarczy zmniejszyć jasność podświetlania. Mam nadzieję, że ten film pozwoli Wam ocenić, czy warto w ogóle tą drogą iść. Zapraszam do komentowania i subskrybowania kanału. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.